podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ja myślę sobie, że tutaj wcześniej też pytałaś o kulturę, ja myślę sobie, że tutaj też ogromną taką właściwie szkodę wyrządzają różnego rodzaju komedie romantyczne. I oczywiście no rozumiemy, że to jest fikcja. Ja zresztą też jakoś tak mogę się przyznać, że ja uwielbiam komedie romantyczne. I dzisiaj myślałam rano o tym, ile zrobiłem mi złego z głową. Dokładnie tak, że wiesz, na przykład jak jestem w domu, to ja wolę obejrzeć komedię romantyczną niż jakiś ambitny film, tak? Więc to przyznaję się do tego. Natomiast robią ogromną szkodę w kontekście relacji, związków czy seksu. No bo zauważ, że tam ludzie się poznają, na drugi dzień zakochują, na trzeci dzień mają seks, który wszyscy przeżywają w taki sam sposób z przyjemnością i wszyscy doświadczają orgazmu. Po czym dochodzi do konfliktu, oni w bardzo taki przerysowany sposób jadą przez całe miasto z naręczem róż i helikopter leci i wyświetla się jakiś napis, żeby się pogodzić, godzą się i żyli długo i szczęśliwie. No kuriozum po prostu, tak? Kuriozum. Co na przykład z kolei przekłada się na takie rozumienie rozwoju seksualnego nastolatków, gdzie my mamy na przykład, nie wiem, 15-letnią córkę czy 16-letniego syna i my już, jedyne co jesteśmy w stanie zobaczyć, to to, że oni już ten seks uprawiają w takim kontekście, mają penetrację. A w ogóle zapominamy i nie myślimy o tym, że to jest też rozwój, tak? Że te dzieci no, też muszą się nauczyć jakiejś bliskości wobec siebie, tak? Że to nie jest takie kliknięcie i już penetracja, że to też jest, że to trwa, że to jest proces, że to jest rozwój. No ale wiesz, jak widzisz taki film, no to naprawdę no wydaje się, że to wszystko jest takie raz, dwa, trzy, koniec tematu. A co my możemy zrobić z tą świadomością, że te filmy bardzo prawdopodobne, że nam zaszkodziły, żeby się trochę tego oduczyć i może obniżyć swoje oczekiwania? Żeby nadal jakby, nie wiem, no czerpać radość z tych treści kulturowych, docenić je, ale wiedzieć, że to, że moje życie tak nie wygląda, to nie znaczy, że to jest rozczarowanie i że to jest coś gorszego, tylko to jest coś innego. Rozmawiać z innymi. Przede wszystkim, wiesz, rozmawiać z innymi ludźmi, przyjaciółmi, przyjaciółkami, no nie wiem, ze znajomymi. Teraz, wiesz, no są takie różne te konta edukacyjne, na przykład na Instagramie. No to ja rozumiem, że nie wszyscy mają dostęp do Instagrama, no ale to podaję jako przykład, gdzie na przykład, ja zresztą też tak czasem robię, tak, że pytam moich obserwatorów, obserwatorek, jak ktoś ma i jest jakaś opcja wyboru i wtedy w ankiecie widać, tak? I nagle się okazuje, aha, 60% osób ma tak samo, 40% ma inaczej, nie? I dzięki temu my możemy zobaczyć, jak mają inni. I to jest absolutnie, to jest w ogóle klucz, nie? Że kiedy ja rozmawiam ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółmi, to ja mogę zobaczyć, jak jest u nich. Oczywiście, że jest takie, oczywiście, że mogą no, krępować się, no, jakoś nie mówić prawdy, tak? Trochę fantazjować, ale jeżeli będziemy się ćwiczyć w takim rozmawianiu o bliskości, nie w takim sensie, że chociaż to też może ciekawić oczywiście, ale nie chodzi mi o to, że wiesz, o, a ile razy ty tam seks oralny miałaś, tak? Znaczy to też może ciekawić i to też może być wnoszące, ale też tak szerzej, tak? Co ty czujesz, co czułaś, a co ty myślisz? To jeżeli będziemy się tak zbliżyć i słuchać ludzi i sprawdzać, co oni mają, jak oni mają, kiedy oni mają, to będziemy mogli wiesz, no tak różnicować to z tym, co jest właśnie pokazane w tych filmach. I bardzo szybko się okaże i się okazuje, że no to nie jest tak jak w tych filmach, nie? Że ludzie potrzebują się dotrzeć, że w ogóle potrzebują rozmawiać. Nie wiem, że różne wydarzenia mogą wzbudzać różne emocje, które albo będą oddalać, albo zbliżać. I to jest wszystko normalne. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.